No dobra, mamy 20. W czasie rzeczywistym i na lekko opóźnionym streamie, mam nadzieję, że też. Zaczynamy nasz update wośpowy. Witam Was, Konrad. Cześć, Asia. No i co? I opowiadamy Wam trochę o naszych aukcjach wośpowych, o tym, co u nas słychać, dlaczego takie aukcje, a nie inne. Update podcastowo-podróżniczy. No i chwilę Wam zajmiemy, więc mam nadzieję, że będziecie przez ten czas z nami. Dajcie jeszcze znać w komentarzach, czy w ogóle nas słychać. A no i z planu ogólnego tak nie do końca będziemy korzystać, bo padła nam jedna z głównych kamer i plan ogólny mamy na takiej kamerze na komórce, tak, która, jak widzicie, ma koszmarne opóźnienia. Więc tutaj, korzystając z tego, że plan ogólny jeszcze jest, powiem Wam jeszcze tylko, że mamy nasz, jak co roku, magiczny ticker, nasz magiczny wyświetlacz, który pokazuje nam, jaki jest stan naszych aukcji bieżący. No i zachęcamy Was podczas tego live'a, jak i przez cały tydzień, do tego, żebyście się dorzucali do naszej puszeczki. I tak jak w tle leci ten motyw i nasze tegoroczne hasło przywodnie, grosza daj owsiakowi. Aśka jest zajęta, trzeba jej komputer schować. Nie, ja tu jeszcze tutaj udostępniam informacje o naszym live'ie. Napiszcie w komentarzu, że zainteresowany mnie płynią. Czy nas słychać, że nas słychać lub czy nas nie jest słychać. Jest już Przemek z nami. Przemek, wielki fan anime i nasz dobry znajomy. Dzięki. Ty widzisz jakieś komentarze tak, w ogóle? U siebie na swoim prywatnym, udostępnionym na prywatnym koncie wspólnym oglądaniu. Troszkę, ja z drugiej strony będę obserwować Was. No to ja chwilowo nie widzę. Mam informację, że pierwszy komentarz jeszcze nie został dodany. W ogóle próbowałem na grupie, wrzuciłem na grupę info na temat tego streamu, ale próbowałem też na grupie dodawać wspólne oglądanie. Tylko, że niestety wystąpił błąd. No, Facebook ostatnio szwankuje. Ja postanowiłam to wspólne oglądanie udostępnić u siebie na prywatnej stronie, więc w tym momencie jeszcze daję info naszym znajomym, którzy są zafiksowani na punkcie Japonii i mam nadzieję, że oni tutaj dołączą. Być może dołączą do tego mojego prywatnego oglądania. Jeśli nie, to oczywiście też zachęcam do tego oglądania przez naszą stronę blogową, przez fanpage strony blogowej. No dobra, słuchajcie, to w ogóle dla mnie osobiście był szok, że ta aukcja, która, a właściwie trzy aukcje, które zostały zaplanowane i zrealizowane przez nas w tym roku, to tak naprawdę to już jest piąty rok z rzędu, kiedy wystawiamy takie, a nie inne dosyć charakterystyczne przedmioty. Ostatnio koleżanka powiedziała mi, że nasze Coca-Cola są już słynne, więc niektórzy wyczekują od dłuższego czasu na tą aukcję. Niektórzy wyczekują już od września, bo we wrześniu zrobiliśmy krótki live z Okinawy. Prosto ze Starbucksa, prosto po zakupach pokazywaliśmy Wam jeden z tych bajerów, które dzisiaj są jako bonus, czyli limitowaną Coca-Colę o smaku jabłka. I rzeczywiście już wtedy pytali się wszyscy, gdzie to można kupić, czy możemy przywieźć. No i postanowiliśmy dołączyć ją do tego, co wcześniej mieliśmy zaplanowane. No bo głównym takim jakby przedmiotem, to już właściwie tradycja, to są limitowane butelki Coca-Coli w aluminiowych butelkach. Bardzo charakterystyczne przedmioty, jeżeli chodzi o nasze podróże azjatyckie. Natomiast chyba poza Azją to nigdzie czegoś takiego nie widzieliśmy, a może też specjalnie nie szukaliśmy, prawda? No, podejrzewam, że Ameryka. Czego nie ma w Ameryce? No ja w Stanach przyglądałam różne napoje zawsze. Pamiętam, że Arizonę zawsze kupowałam. Ale no, kto wie. W każdym razie, słuchajcie, no, te butelki
dzisiaj japońskie, tak jak zresztą od kilku lat, wcale nie zawsze są japońskie, bo nasza pierwsza aukcja to były Coca-Cola z Singapuru, które kupiliśmy będąc tam na wyjeździe i właściwie bardzo spontanicznie zrodził się ten pomysł, żeby te limitki wystawić wtedy na pierwszą naszą oficjalną wośpową aukcję. Był to hit, więc postanowiliśmy kolejnym razem kontynuować tą tradycję. I tak już udało nam się kupić Coca-Colę w Wietnamie, ale najczęściej są to Coca-Cola japońskie. Zresztą ta kupiona w Wietnamie to też była japońska. Możecie o szczegółach tych aukcji zresztą przeczytać na naszym blogu w opisie, w historii opisów naszych wośpowych wyczynów. No właśnie, to jest dobry moment, żeby przypomnieć Wam, gdzie te rzeczy można znaleźć. Więc po pierwsze i najważniejsze na naszym blogu, czyli btth.pl, byłem tu, tonyhalik.pl. I tam, jak widzicie, na samej górze, chyba jeden z pierwszych trzech artykułów, który jest na blogu, to jest właśnie o akcjach wośpowych. I tam też w lidzie tego artykułu, czyli na samej górze, możecie sobie kliknąć poprzednie edycje i chociażby te butelki z Singapuru można zobaczyć. Też naszą taką tradycją co roku od 5 lat już jest organizowanie animacji tych butelek, więc zupełnie żeśmy to przypadkiem przy okazji tych singapurskich butelek zrobili. Poszliśmy do kawiarni niedaleko naszego domu i zrobiliśmy takiego timelapsa, gdzie ta butelka obraca się wokół własnej osi. Rzuciliśmy to na bloga, rzuciliśmy to na aukcję. Chyba zażarło, ludziom się podobało, jakoś przynajmniej lajkowali. Wtedy jeszcze były inne stare, dobre czasy, Facebook zasięgów tak nie obcinał. No i w kolejnych latach żeśmy tą akcję powtarzali, więc jak macie ochotę zobaczyć, jak ewoluowaliśmy w naszych umiejętnościach, zdolnościach w animowaniu butelek, to zapraszam btth.pl. A drugie miejsce, na które warto sobie spojrzeć i do którego warto sobie zajrzeć, no to jest oczywiście Allegro. Allegro też w tym roku wykonało dziwną trochę woltę, bo zawsze było Allegro takie zwykłe, komercyjne i dedykowane Allegro do aukcji wośpowych. Jako oddzielny portal. Mhm. Tak. A w tym roku zrobili niespodziankę i to wszystko połączyli, więc jak coś tam sobie patrzycie wośpowego i przechodzicie pomiędzy aukcjami, to zwróćcie uwagę, czy nadal jesteście na aukcjach wośpowych, bo nam się już parę razy udało wyjść poza te aukcje wośpowe i okazało się, że jest jakaś owszem aukcja, ale ona wcale charytatywna nie jest. Także taka niespodzianka. Na tym Allegro najłatwiej nas znaleźć poprzez adres allegro.pl. / użytkownik / BTTH, czyli znowu byłem tu, Tony Halik. I jak w sobie wejdziecie na taki link, to tam się pojawią trzy nasze aukcje. Dwie aukcje dotyczą butelek coli, tych, które tutaj widzicie. Czyli tradycja. Trzecią aukcję tak trochę eksperymentalnie żeśmy dodali. Cieszy się w tej chwili niesamowitym wzięciem i popularnością, bo cena wywoławcza dalej jest złotówka. Ale jedna osoba zalicytowała. Ale już ktoś zalicytował. I jest to? Jest to spotkanie z nami. W ogóle to był taki trochę pomysł, że wiele osób, które wysłuchało do tej pory przynajmniej jednego odcinka naszego podcastu o Japonii, bardzo często dopytuje się o szczegóły techniczne, ale też o różne takie kwestie, jeżeli chodzi o przygotowanie, jak znajdujemy gości, ile czasu poświęcamy na research albo jakiś taki plan, czy te nasze podcasty są reżyserowane, czy one są może takie bardzo, bardzo spontaniczne. Ale też właśnie jest sporo pytań takich technicznych, bo jak widzicie tutaj mamy trochę sprzętu, to właściwie jest taka uproszczona wersja, bo jeżeli są z nami goście, to te mikrofony są 3 albo 4 w użyciu, ale troszkę już Konrad zwłaszcza, bo ja to tak bardziej tylko się
popisuję głosowo, ale technicznie właściwie Konrad to wszystko rozkminił i niestety go słowa ogarnia, użyć bo jest brzydkie, ale tak naprawdę to on to technicznie wszystko opanował i zaplanował i zrealizował, kupił, połączył kable. No i postanowiliśmy, że podzielimy się tym naszym know-how, a właściwie Konrada know-how i raz moim takim know-how, jeżeli chodzi o audycje same już, o część merytoryczną. I zaplanowaliśmy spotkanie, podczas którego będzie można nas wypytać o te różne istotne sprawy. I taki był pomysł, żeby to było właśnie spotkanie, porozmawiajmy o podcastach, podzielimy się naszymi informacjami, zachęcimy Was, jeżeli macie też ochotę coś takiego zacząć robić. Ale potem stwierdziliśmy, że jest jeszcze inna kwestia, bo do tej pory właściwie wszyscy nas zaczepiali w kontekście podróżowania do Japonii. Zatem jeżeli nie interesują Was techniczne sprawy podcastowe, jaki mikrofon czy jakie kable najlepsze, to spotkanie może też służyć temu, żebyśmy po prostu porozmawiali o podróży do Japonii albo do innych krajów, bo wiecie, że podróżujemy w różne miejsca i tych krajów sporo już do tej pory zwiedziliśmy. I jak się do tego przygotować, co spakować, takie bardzo, bardzo osobiste rzeczy. I oczywiście z chęcią byśmy też skonsultowali wtedy trasę, jeżeli ktoś jakąś taką planuje, możemy wyciągnąć przewodniki, mapy. To spotkanie by się odbyło, jak to Konrad nazwał, w naszym małym studio domowym. Przede wszystkim w dogodnym czasie. Teraz siedzimy przy stole, ale zazwyczaj tutaj po drugiej stronie naszego salonu są dwie czerwone kanapy i zazwyczaj te nagrania tam się odbywają, więc nie musi to być tak sztywno przy stole. Tutaj za nami też widać trochę złomu naszego produkcyjnego, tam jakieś ramię, jedno, drugie. Mamy naszą nagrywarkę do podcastów, także takie tam cuda. Można będzie sobie obejrzeć. Zatem, jeżeli macie ochotę na spotkanie z nami, podczas którego poczęstujemy Was japońską albo tajwańską herbatą, bardzo dużo herbaty z Tajwanu przywieźliśmy, zresztą byliśmy tam na warsztatach, jak prawidłowo się parzy herbatę według japońskiej sztuki i według tajwańskiej, ponieważ to były takie fajne warsztaty prowadzone przez Japonkę, która od kilkunastu lat mieszka w Tajpej. Więc jeżeli macie ochotę spróbować azjatyckiej herbaty, a mamy chyba też jeszcze takie cuda jak herbata z pączków róży na przykład, albo herbata z sakurami, to zapraszamy do udziału w tej licytacji, bo to jest właśnie ten bilet, żeby zaklepać sobie czas nasz poświęcony Wam. Którego wcale tak dużo nie ma i normalnie nie decydujemy się na jakieś takie spotkania dosyć często, chociaż czasami się zdarza, prawda? Jak ktoś nas bardzo wyciąga, chce na przykład dowiedzieć się naszego zdania na temat jakiejś podróży, to bywa, że gdzieś tam się w kawiarni spotykamy. Ale tak, to myślę, że to jest całkiem unikalna możliwość, żeby właśnie z nami pogadać, czy o podcastach, czy o tym, jak tworzyć swojego bloga, swoją audycję. Coś tam na ten temat wiemy, możemy podpowiedzieć. Ja jeszcze tutaj szybko napiszę, że jestem i witam. No, a jak wy byście mieli jakieś pytania, to proszę bardzo, to jest live. Więc chętnie odpowiemy. Jako nie vlogerzy i nie youtuberzy nie mamy za dużo okazji do sesji pytań i odpowiedzi. Więc przy okazji tych wośpowych live'ów, które też powoli są już naszą tradycją taką małą, możemy sobie porozmawiać. My się tak w ogóle zastanawiamy, czy tych naszych podcastów o Japonii, podcastów podróżniczych, a jeszcze w przygotowaniu jest też podcast kulinarny, czy nie poprowadzić tak właśnie trochę w formie wideo z komentarzem, bo podobno to jest wtedy przyjemniejsze dla odbiorców, więc jeżeli taka forma by Wam odpowiadała, jeżeli chodzi o te różne tematy,
to dawajcie znać w komentarzach albo na privie, jeżeli się wstydzicie, to wtedy weźmiemy to pod uwagę. Ja zawsze byłam bardzo oporna, jeżeli chodzi o to wideo. Ale wiesz, że w kamerę będziesz musiała patrzeć wtedy? No nie, oglądaliśmy dużo takich rozmów, gdzie sobie rozmawiający patrzą w oczy, a nie do kamery. Wtedy to zaczyna być takie trochę chyba za bardzo telewizyjne. Przede wszystkim musielibyśmy naprawić naszą trzecią kamerę na plan ogólny. W ogóle to jest taka śmieszna sprawa, że zdarzało nam się nagrać audycje podcastowe tak po prostu od początku do końca bez edycji i bez cięć. Ale oczywiście no, jeżeli chodzi o bardzo długie materiały, no to bywała ta edycja. Bywało wycięcie czasami jakichś takich dłużyn, które mi się gdzieś tam w bok pokierowały. Z gośćmi raczej mniej wycinamy, chyba że tylko jakieś takie techniczne przerwy, na przykład na herbatę. Ale myślę, że jesteśmy chyba już tak przygotowani, że bylibyśmy w stanie takie wideo poprowadzić, ale chyba krótsze. Jest to jakiś potencjalny pomysł, natomiast ja się trochę boję, że nam goście uciekają, bo jednak jak jest samo audio i goście przychodzą i w ogóle nie znają formuły. Co innego, jak ty jesteś tutaj wprowadzona, masz w swoim własnym mieszkaniu swój kącik, swój mikrofon ulubiony, kota na kolanach i tak dalej. A co innego, jak gość przychodzi, nie dość, że jest zestresowany, że co on właściwie ma powiedzieć, skoro nie jest żadnym wielkim ekspertem, chociaż po godzinie gadania się okazuje, że jednak jest, no to jeszcze no, stresuje go to, że musiałby dobrze wyglądać. A to tak jak niektórzy podcasterzy mówią, zostałem, szczególnie dziewczyny, zostałam podcasterką, bo mogę nagrywać w piżamie i nie muszę się martwić o makijaż. To prawda. To prawda, kobiety tak mają, zwłaszcza kobiety, ale też chyba jeżeli nie trzeba dodatkowo pamiętać o tym, że trzeba się jakoś tak, nie wiem, przyzwoicie, grzecznie zachowywać, to człowiek wtedy bardziej się skupia na tym, co ma w głowie i co ma do powiedzenia. Wiem to też po tym, jak występuję na uczelni podczas wykładów czy jakichś zajęć. Zupełnie to inaczej wychodzi, kiedy mam dużą publiczność, a zupełnie inaczej, kiedy z kilkoma osobami w małej grupie mamy jakieś zajęcia. Więc na pewno ten aspekt kameralności no to jest sprzyjający temu, żeby człowiek się wyluzował i żeby to serce mu się otworzyło na tyle, żeby opowieść dobrze płynęła. Ale myślę, że jeszcze trochę i będziemy mogli kilka takich eksperymentów zobaczymy zrobić. Dokładnie. Zrobimy eksperyment, jak eksperyment nie wypali. Ja dzisiaj próbowałem, to wrócimy najwyżej do audio. Ja dzisiaj próbowałem eksperyment pod tytułem jak zrobić live'a jednocześnie na wideo facebookowego i podcastowego, bo na Spreakerze, czyli tej platformie, gdzie nasze podcasty są też, mamy taką możliwość teoretycznie, ale trochę poległem, jest tam jakiś program do zainstalowania, jakieś cuda, pewnie tak jak ze wszystkim, jakbyśmy chcieli robić live'a za pomocą komórki, to minuta 8 i zrobione, ale jak mamy tutaj jedną kamerę, drugą kamerę, trzecią, dwa mikrofony, mikser i jeszcze gdzieś tam ścieżkę dźwiękową w tle, to okazuje się, że przestaje to być proste, tak jak Aśka to zawsze podsumowuje, kupę twojego taniego chińskiego złomu, który nigdy nie chce działać. My mówimy tutaj o tym, że aukcja nasza to już tradycja od kilku lat, że już piąty rok wystawiamy tę Coca-Colę na aukcję, ale biorąc pod uwagę to, zresztą mówiłeś o tym, o tych pierwszych animacjach, ale to jaki postęp technologiczny odbył się na przestrzeni tego czasu, kiedy próbujemy coś publikować w sieci, czyli od naszych pierwszych postów na blogu, jeszcze na blogsie, potem już na własnej domenie. Od pierwszych wystąpień, w ogóle takich publicznych, na początku w bardzo kameralnych miejscach, kawiarniach podróżniczych, w sklepie podróżnika i naprawdę w takiej intymnej atmosferze. I potem zaczęły się pojawiać pierwsze nagrania, pierwsze live'y. Ja pamiętam, że kiedyś w kawiarni Szczyt Wszystkiego, podróżniczej, a właściwie górskiej kawiarni, która niestety już nie istnieje, robiłam prezentację o Brazylii i faktycznie ta prezentacja miała live'a
internecie, chyba nawet na... Nie, to nie był chyba Facebook. Ale pamiętam, że rozstawiłam komórkę na małym takim statywie chińskim za $5, jeżeli nie za 3,90. I po prostu włączyłam nagrywanie. To była jakaś śmieszna platforma chyba wtedy, nie? Peryskop to się nazywało. Tak. I to ludzi cieszyło, bo ruszał się ludzik. Tego ludzika prawie w ogóle nie było widać, bo to był pokaz zdjęć na projektorze, czyli było zgaszone światło, więc głównie było zdjęcia, widać jakiś tam kawałek mojego nosa i ruszającej się twarzy, ale to ludzi cieszyło. Natomiast potem już tak bardzo, prawie że, no nie wiem, eksponencjalnie, przyrost niesamowitej, rozwój technologii, przyrost gadżetów. Na przykład tutaj przywitał się z nami Dawid. Dawid ma fajną, małą kamerkę z małym gimbalem, którą potrafi nagrać niesamowite materiały i z dobrym dźwiękiem i naprawdę świetne to wideo z różnych miejsc zewnętrznych, nie tylko w cichych warunkach w domu. Zresztą pozdrawiamy Dawida i a was też zapraszamy do oglądania jego niesamowitych vlogów z podróży z Chin, Tajwanu, z Japonii. Pod szyldem Worek Ryżu. Worek Ryżu. W ogóle tak, Joinka pisze, że live'y najlepiej na Instagramie, bo łatwo zobaczyć, że jest i łatwo komentować. Dla mnie Instagram to jest w ogóle... Nie korzystam, bo trochę się boję tego Instagrama, trochę nie rozumiem fenomenu, a z drugiej strony czytam dużo o uzależnieniach od Instagramu i tego, że ludzie wpadają w depresję, więc może powinniśmy... Końcu nowy rok, postanowienia noworoczne, zanim jeszcze je wyrzucimy do kosza, to możemy je najpierw poczynić. Nie wiem, no zobaczymy, może ja już kiedyś próbowałem z czymś takim jak multistream, gdzie kilka platform można obsłużyć za pomocą jednego programu nadawczego. Są takie serwisy, gdzie ten streaming można rozgałęziać i może to jest najlepsze rozwiązanie, tylko weźcie wtedy ogarnijcie komentarze, prawda? Osobno na YouTubie, osobno na Facebooku, osobno na Insta i nie wiem, gdzie jeszcze. Insta TV w ogóle, tak? Bo to Instagram ja nie teraz wiem. Się... Ja nie wiem. Pozdrawiam cię, Magda, serdecznie. Magda w ogóle pisze do nas tutaj z Niemiec. Mam nadzieję, że zarobiła tam bardzo dużo euro i będzie mogła wziąć udział w naszej aukcji. Haha. Pozdrawiamy cię, Magda, i w ogóle pozdrawiamy wszystkich, którzy się tutaj do nas odzywają, bo odezwało się już parę osób, między innymi widzę niektórych moich kochanych znajomych jeszcze z liceum. Pozdrawiam cię, Magda. Pozdrawiam Marka, mistrza sushi. Pozdrawiam właśnie Przemka, speca od anime i mangi. W ogóle fajnie bardzo, że tu jesteście z nami i że wspieracie tą ideę Wośpu, bo chyba gdyby ten Wośp was nie interesował, to pewnie byście szybko zamknęli i kazali nam spadać. Zresztą ostatnio po zmianie ikonki naszego loga na fanpage'u, czyli kotek pojawił się z serduszkiem jak co roku, dostaliśmy parę bluzgów natychmiast od jakichś osób, które nie popierają tej idei. No trudno, trudno, idea jest niesamowita. My kibicujemy tej idei właściwie od początku, bo pamiętam jeszcze w podstawówce na pierwsze bardzo malutkie koncertowe wydarzenia w Kielcach się wybierałam i te koncerty były tak niesamowite wtedy, to były naprawdę garstka ludzi, ale pamiętam, nie wiem, grał Ang na przykład, albo nie wiem, jakieś niesamowite w ogóle kapele. Więc z Wośpem jesteśmy od bardzo wczesnych lat, zresztą to tak się wpisywało też w trochę nasze klimaty, którymi się że tak pomieraliśmy w podstawówce, potem w liceum. Bardzo ta cała w ogóle idea Woodstocku i potem w ogóle wszystkiego tego, co się wydarzyło, naprawdę, nie wiem, jest niesamowita i w ogóle chyba nie ma takiej drugiej aukcji na świecie. Więc cieszę się, że wy też się jakoś identyfikujecie z tą aukcją. Ja bym chciał wam powiedzieć, że troszkę zrobiliśmy dla was pułapkę tutaj, bo zapodaliśmy wam ten motyw muzyczny, który się właśnie skończył na nieszczęście moje, który jest pułapką. Nie da się go przestać słuchać, więc będziecie, słuchajcie. Planujemy dzisiaj siedzieć przez północy, czwarta rano kończymy, a wy zostajcie z nami, bo
Nie będziecie w stanie się oderwać od zapętlonego motywu. To the coin to your Witcher. Mówię o tym dlatego, że chciałem podziękować autorowi tego coveru. Autor tego coveru to jest Aleksander Szaliapin. On się ukrywa na YouTubie pod takim użytkownikiem Mediascore. Zresztą damy wam linka, gdzieś tam potem jeszcze będziemy dziękować. No i to jest taka orkiestralna wersja właśnie głównego motywu z Wiedźmina, który słyszycie tutaj w tle. Zapętlony na wasze nieszczęście. Aśka już się wkręciła. Ja napisałem do Aleksandra, zapytałem się, czy mogę licencję dostać, bo chciałbym wykorzystać w podcaście właśnie w ramach akcji charytatywnej ten kawałek. No i Aleksander powiedział, że jak niekomercyjnie i charytatywnie, to masz za free. Więc tym bardziej dziękujemy, bo naprawdę aranżacja jest genialna. No i tak dla początku, to dla porządku, nie dla początku. Mistrz po prostu. Dla porządku chciałem tylko powiedzieć, że utwór skomponowała Sonia Belusowa i Gionna Ostinelli. A ja przy okazji chciałam pozdrowić Kielce, bo odzywają się tutaj do nas kolejne osoby. Pozdrawiam serdecznie Milenę, z którą chodziłam do podstawówki, która naprawdę super, że się odzywacie i mam nadzieję, że tak chętnie też zajrzycie na nasze aukcje. Za chwilę tutaj w tym moim live'ie na moim prywatnym profilu podrzucę link do aukcji, więc momencik. Jesteśmy. Tak? Ja mam pytanie, czy w tym czasie jakaś tam klika, czy ktoś z obecnych tutaj na live zalicytował już? Jakbyście teraz zalicytowali, słuchajcie, to naszym magicznym tickerze pokaże się zaktualizowana. Coś się przycięło. Właśnie baterie w kamerze wyczerpały. No, jak widzicie, pokaże się albo się nie pokaże. Dwoje babka wróżyła. Spróbujemy może zresetować odtwarzanie tutaj. Nic nie działa. Dalej nie działa. I tak to jest, słuchajcie, z tymi kamerami. O, działa. No, więc przy odrobinie szczęścia, o ile nam się kamera nie zresetuje, to po tym, jak dorzucicie się do naszej skarbonki na jednej z naszej aukcji, będziemy to widzieć i słyszeć nawet tutaj, bo dostajemy sygnał taki pieniążków w kasie szeleszczących. No i jak widzicie, na tą chwilę mamy 56 zł na butelkę rugby. Nadal 1 złotówkę na spotkanie z nami i 61 zł, rekord, butelka okinawska, czyli ta. Ale mamy nadzieję, że to nie koniec. Pamiętajcie, że te dwie, Fanta i jabłkowa cola. Fanta, już nawet nie pamiętam, jak się nazywa owoc tropikalny, z którego ona jest zrobiona. Ale sikausa. Sikausa, właśnie. Ale... Nie, sikuasa. Sikuasa, okej. Bardzo smaczne. Skrzyżowanie mandarynki z limonką, ale bardziej mandarynka. Także 200 i dopiero wchodzą bonusy do gry. Ale przed nami jeszcze tydzień. I do tej pory nie było absolutnie żadnych problemów z tym, żeby te 200 osiągnąć. Zresztą no 200 zł na WOŚP to nie jest żaden eksces, tak jak Aśka mówiła. Czasy nam się trochę zmieniają, więc no, myślę, że dobijemy i te bonusy też wam doślemy. W ogóle to my się zastanawialiśmy, czy tego postu na blogu nie zatytułować takim totalnym clickbaitowym tytułem, czyli kola za 1000 zł, bo dzięki wam
podczas tych 4 lat do tej pory, niektóre aukcje to chyba tylko raz była podwójna, zebraliśmy, słuchajcie, 1365 zł i 50 groszy, czyli to było w sumie do tej pory. I naprawdę, czyli całkiem nieźle. Naprawdę fajnie. W ogóle jak kupowaliśmy te kole, kupowaliśmy je trochę tak na raty, bo gdzieś zobaczyliśmy coś ciekawego w Japonii, to po prostu braliśmy. Spodziewaliśmy się, że ta Coca-Cola z Okinawy to będzie hit, ponieważ bardzo dużo w internecie ludzi mówiło o serii tych japońskich Coca-Coli w aluminiowych butelkach z wizerunkiem, czy właściwie z takimi atrybutami poszczególnych miast i regionów. I ta butelka z Okinawy ma namalowaną jako taki główny motyw bramę do zamku Shuri. Zamek Shuri, nie wiem czy wszyscy wiecie, ale bardzo, bardzo przykra historia, niedawno spłonął doszczętnie i po prostu można powiedzieć, że trochę to jest taka historyczna ta butelka. Ta brama, która widnieje na butelce, najsłynniejsza brama, najbardziej taka widowiskowa i zjawiskowa, pięknie rzeźbiona, ona na szczęście była oddzielona trochę od tych głównych drewnianych zabudowań zamkowych kamiennym murem grubym i mam nadzieję, że nie spłynęła. No ale cóż, no zamku już nie ma. Właściwie to miesiąc po tym, jak go ponownie zwiedzaliśmy, Konrad po raz pierwszy, ja po raz drugi, bo byłam zachwycona tym zamkiem, on niestety spłonął. Spłonął doszczętnie. Ale to nie pierwszy raz, bo to, co mnie zaskoczyło, jak zwiedzałem, słuchajcie, ten zamek, to to, że tam duża część podłogi jest przeszklona i można zobaczyć było fundamenty starego zamku, który był jakieś 2 metry niżej, bodajże, bo no, tyle się ostało, po prostu ceglane fundamenty ze starego, oryginalnego zamku, reszta spłynęła. Japonia ma długą tradycję odbudowywania swoich zamków, bo one zwyczajnie są wszystkie z drewna i dość systematycznie się palą, więc pewnie podejrzewam, że zamek Shuri zobaczymy wcześniej niż katedrę w Notre Dame ponownie. Z zamkiem Shuri była taka historia, że on bardzo ucierpiał podczas obleżenia Okinawy, podczas tak zwanej wielkiej bitwy o Okinawę. I Konrad ma rację, że to, co my zwiedzaliśmy, to była praktycznie kompletna, odbudowana wersja tego zamku. I faktycznie Japończycy postanowili zostawić ten ślad po tym bardzo, bardzo oryginalnym zamku w postaci tych fundamentów i dlatego można było je zobaczyć przez podłogę, kiedy poziom tej głównej sali tronowej został podniesiony o tyle właśnie, żeby cały zamek był trochę powyżej tych oryginalnych fundamentów. Natomiast zamek był budowany fantastycznie, bo praktycznie poza wzmocnieniem konstrukcji, trochę betonu tam oczywiście było, to cały zamek właściwie był wykończony w drewnie. Były 2 ogromne drewniane słupy, które podtrzymywały konstrukcję. Ja wrzucę jeszcze tutaj na ten live momencik link do relacji z tego zamku, którą napisałam w 2016 roku. Po tym, jak wróciłam z Okinawy po raz pierwszy. Momencik. Ja w międzyczasie mam prośbę, jak ktoś jest u nas na grupie i jest w stanie zrobić wspólne oglądanie z tym live'em, to please, dodajcie, bo u mnie na komórce w ogóle nie ma takiej opcji, a na kompie mi się pojawia, wystąpił błąd, spróbuj później. Dawid, liczymy na ciebie, bo jesteś i w grupie, i na prywatnym oglądaniu, więc liczymy, że możesz uruchomić. Jezu, co to jest prywatne oglądanie? No to jest to moje prywatne oglądanie wspólne na profilu prywatnym. Okej. Okay. A, czyli tobie się udało wystartować? Tak. My oglądamy to... A spróbuj w grupie może też zrobić wspólne. Dobrze, spróbuję. Ale jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że... zdjęcia tego zamku łącznie z tą podlogą można już oglądać na naszym blogu. W jedno miejsce rzuciłam, zaraz zobaczę, co tu się dzieje u nas na fanpage'u. Moment.
Strasznie muli ten Facebook. No. Panie Facebooku, nam prosimy wesprzeć. To może włącz ten ogólny widok i niech będą tylko te na nas. Bo wtedy... Tak robię, tylko że muszę wtedy przełączać w zależności od tego, kto mówi. Ale się samu nie ja nie przestanę mówić, jak będą ludzie ciebie widzieli. To teraz jest kamera na ciebie, teraz musisz ty mówić. Właśnie dodaję link do artykułu o zamku Siuri. Więc dodałam go na główną stronę, na nasz fanpage. Więc jeżeli się pojawi u was z opóźnieniem, to dajcie znać, czy... U mnie się pojawiło na komórce, więc chyba działa. Słuchajcie, jakby ktoś chciał się do nas wydzwonić i na przykład zaśpiewać na karaoke... To se coin? Tak. Po polsku lub po angielsku? Jak to było? Podaj... Rzuć grosik owsiakowi. Rzuć grosik owsiakowi albo Wiedźminowi. To proszę się nie krępować. Możemy tutaj audio z Messengera. Jak ktoś do mnie albo do Aśki zadzwoni przez Messengera, to umieścimy go na żywo. Słuchajcie, teraz robimy pospolite ruszenie i zaglądajcie na naszą aukcję i może chociaż to spotkanie z nami tak podbijmy parę złotych, żeby do, nie wiem, no może do dychy, żeby wystarczyło, no. Rzućcie tam parę złotówek na to spotkanie z nami, bo na razie jest no i w obciach. W ogóle to Aśka podała gdzieś fajny motyw, temat, że warto nawet złotówkę podbijać, bo jak różne osoby licytują, to podbija nam się licznik osób licytujących, osób zainteresowanych daną aukcją. A jak to się dzieje, to winduje nam to tą aukcję widoczności też Allegro. Ja przepraszam, że tak chrypię, ale praktycznie cały nowy rok spędziłem na chorobowym. Polecam. O, jesteśmy chorzy praktycznie od Wigilii, niestety, dlatego też nie nagraliśmy żadnego noworocznego podcastu tej pory. Dzisiaj tak naprawdę jest ostatni dzień wolnego dla nas i chyba pierwszy taki, kiedy normalnie możemy w miarę mówić. Konrad jeszcze chrypi. Ja pewnie zaraz stracę głos. Normalnie czuję się pewnie jak owsiak, który zaraz straci głos, ale może nie. No może do tej godziny dobijemy, słuchaj. Liczę na was, że wejdziecie na Allegro, rzucicie tam te 10 zł na nasz licznik. Tutaj się wtedy to pięknie wyświetli, dostaniemy dżingla. A w międzyczasie opowiem wam dalej o tej butelce z Okinawy. Więc mamy bramę z zamku Siuri, Siureimon. Bon, czyli wrota, brama. Oprócz tego pojawia się tam też wizerunek wieloryba. I słuchajcie, z tymi wielorybami to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o Okinawę, bo na Okinawę przyjeżdża się tak naprawdę w dwóch celach. Albo po to, żeby skorzystać z pięknych plaży, pokąpać się, ponurkować w rafach koralowych. I tutaj zresztą się pojawia taka rybka w rafach koralowych. Te rybki są oczywiście niesamowite i można je naprawdę oglądać poprzez snorkeling. Ja tak pływałam w tym roku, no niesamowita rzecz. Można je też oglądać przez kajak z szklanym, czy tam właściwie z plastikowym, z czystym dnem. To też robiliśmy. Można je zobaczyć też w jednym z najpiękniejszych oceanariów, jakie widziałam w życiu, a bardzo lubię odwiedzać oceanaria i akwaria. W oceanarium na północy wyspy Okinawa Honto w Churaumi. To jest takie bardzo słynne oceanarium, które ma ogromny taki jakby ogromną ścianę, bardzo grubą zresztą, z pleksji, przez którą można oglądać akwarium. Jest to jedna z największych tego typu atrakcji. I tak naprawdę schodzi się kilka pięter, coraz niżej, żeby oglądać kolejne ryby. I tam też można zobaczyć wieloryby. I to jest moment, kiedy możecie zobaczyć wieloryby na przykład latem, albo jak teraz byliśmy, jesienią. Ale drugi cel, na który wybierają niektóre osoby podróżujące na Okinawę, to jest podróż w lutym, styczeń-luty,
kiedy z różnych zakątków świata, z różnych wód spływają wieloryby w okolice archipelagu Okinawa, w okolice wyspy Ryukyu, i one tam się wtedy dobierają w pary, odbywają się wielorybie gody, wieloryby śpiewają swoje pieśni godowe i to można oczywiście usłyszeć. Moja pierwsza podróż na Okinawę miała miejsce właśnie w lutym. Bardzo chciałam wtedy zobaczyć kwitnące wiśnie. Udało się, są niesamowite i faktycznie zupełnie inne niż to, co się ogląda w mainland Japan, czyli na tych głównych wyspach Honshu, Kyushu i tak dalej. Ale ogromną właśnie atrakcją było to, że mogłam popłynąć na Zamami i tam to jest jedno z takich ze słynniejszych miejsc obserwacji wielorybów. Można tam wybrać się na rejs i próbować oglądać wieloryby, ale ja na przykład oglądałam je w takim specjalnym punkcie obserwacyjnym. W tym roku byliśmy tam znowu, ale był on zupełnie opuszczony, prawda? Pamiętasz tą wieżę obserwacyjną? Si. Ale jak ja tam byłam, to byli na tej wieży obserwacyjnej na takim cyplu rozłożeni panowie ze sprzętem. Mieli tam jakieś sonary, jakieś w ogóle kamery. Mieli też oldschoolowe notatniki. W tych notatnikach notowali wszystkie aktywności wielorybów, które im się udało wypatrzeć, zarejestrować. Czyli o której się godzinie pojawiały, ile sztuk. Ja się trochę z nimi byłam w stanie dogadać po japońsku, na tyle, że wpuścili mnie tam do tej swojej głównej kanciapy, dali mi lornetkę, pokazali mi ten dziennik i to było naprawdę niesamowite, bo momentami można było zobaczyć całe grupki tych wielorybów, jak sobie tam szaleją na dole. Widać było też łodzie z turystami, które próbowały tam się zbliżać do nich, ale chyba mi się te łodzie z turystami mniej ogólnie podobały, że tam są, bo to trochę tak wchodzić komuś z butami, raczej z łodzią w moment, kiedy się próbuje albo połączyć w parę, albo już tam nawet coś więcej zdziałać, no to no, trochę niefajnie. W każdym razie te wieloryby są niesamowite i jest to takie właśnie jedno z niewielu miejsc, które na mnie zrobiły ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o ten kontakt z tą taką przyrodą nieoczywistą, więc dlatego też właśnie na tej butelce, która symbolizuje która symbolizuje właśnie prefekturę Okinawa, pojawia się ten gigantyczny tutaj wieloryb. No i tak jak spojrzałam z tyłu, powiedziałam wam wcześniej, z tyłu też są małe tropikalne rybki w koralowce. A powiedz, co z tą, bo ja szczerze mówiąc w ogóle nie pamiętam, gdzie my żeśmy. Znaczy pamiętam, że na Naha, bo generalnie to było tak, że w zeszłym roku głównie żeśmy podróżowali po Tajwanie, no ale jak byliśmy już tak blisko Japonii, to nie mogliśmy zajrzeć do Japonii, więc pojechaliśmy sobie na tydzień właśnie Nie mogliśmy nie zajrzeć. Nie mogliśmy nie zajrzeć, dokładnie. Mi wybaczcie, bo naprawdę ja dzisiaj będę mylił głos, mam taki, że ledwo jeśli chodzi o poziom trybienia, to też nie do końca dobrze. I no, naprawdę nie pamiętam, ale gdzieś w sklepie, prawda? Po prostu żeśmy ją dorwali i strasznie się cieszyliśmy. A, dobra, już pamiętam. My wtedy live'a nagraliśmy, prawda? Tak, nagraliśmy live'a na temat Coca-Coli w smaku jabłka. To jest ta złota butelka plastikowa w oklejnie takiej foliowej. Złota butelka z jabłkiem. I tutaj jedna dygresja, muszę powiedzieć, jabłka w Japonii to jest towar ekskluzywny. Te jabłka potrafią kosztować od kilku do kilkunastu złotych, kilkudziesięciu nawet widziałam chyba widziałam nawet, słuchajcie, za 30 złotych jabłko w Japonii. Jabłka są oczywiście piękne, okrągłe, zapakowane w taką siateczkę z styropianu, raczej właściwie z jakiejś takiej pianki poliuretanowej, żeby się, broń Boże, nie obiły. Układane są w wysieńkie stosiki. Mam podejrzenie, że te jabłka są jakieś klonowane, bo one są wszystkie identyczne. No i słuchajcie, te jabłka są niesamowicie drogie. Tak więc pamiętam, że jak byliśmy podczas jednych z pierwszych wyjazdów w Tokio u takiej naszej zaprzyjaźnionej teraz już rodziny, a która nas hostowała przez Couchsurfing, jak zawieźliśmy im flaszkę żubrówki jako eksportowego dobra z Polski
i powiedzieliśmy, że to z sokiem jabłkowym się pije, to po prostu ja w ogóle sobie nie zdawałam w sumie sprawy, jakie to wrażenie na nich wtedy zrobiło, że to jest alkohol, który się pije z sokiem z takich ekskluzywnych owoców. I to jest w ogóle... Teraz się to zmieniło, bo już w Azji, jak byliśmy właśnie, czy na tym Tajwanie, czy na Okinawie, to jabłkowe napoje są szalenie popularne. Trafiło ale, to do mainstreamu właśnie, to jabłuszko. No, a pamiętasz, jak... To podobnie ale kola przecież. Podobnie jest z truskawkami. Truskawki też są cholernie drogie, są sprzedawane na sztuki, też są owijane w te foliowe, styropianowe. Ja myślę, że mimo wszystko tej legendy już nie ma co utrzymywać, że te jabłka są takie ekskluzywne i niedostępne. Są dostępne, są dostępne, ale drogie. Są po prostu drogie, tak, ale owoce generalnie w Japonii są drogie. Jak być może oglądacie sobie jakieś vlogi z Japonii, Polaków, którzy tam żyją, no to oni albo owoców nie jedzą, albo właśnie psioczą na to, że te owoce są drogie. No, a ze mną kuchnia naszego bloga i podcastu. Ja, wiesz co, się z sobą do końca nie zgodzę, bo pamiętam, że jak byliśmy w Chinach truskawki są, wiadomo, bardzo tanie, nawet do Polski sprowadzają, to jak jechała wycieczka Japończyków, czy wracała do Japonii, to na lotnisku nieśli pod pachą każde całe opakowanie papierowe, taką całą skrzynkę papierową truskawek, więc tym jabłkami no wiesz, bo jedno to, że drogie, a dwa, że smak, prawda? U nas też tak zwane chińskie truskawki nie cieszą się jakąś mega wielką renomą, bo mają smak taki dosyć drewniany. Pewnie jakbyś zrobiła ślepą próbę i daliby ci truskawkę z Chin i pietruszkę, to mogłabyś się pomylić. No zresztą gdzieś tam w Japonii widzieliśmy te hodowle truskawek i tam zdaje się, że jednym z głównych punktów nam lokalsi tłumaczyli, że było zwiedzanie tych plantacji i że było w programie, można było kupić jakiś koszmarnie drogi bilet i tam można było zbierać truskawki. Pamiętasz, gdzie to było? To było gdzieś bliżej Kyushu już. No nieważne. Było, nie pamiętam, ale... Chyba z Satoshim byliśmy tam. Bo on nam opowiadał o tych biletach tak, na truskawki. Coś było. Ale no, my wtedy nie mieliśmy ochoty na to, bo ja od dziecka u babci pomagałam na wsi zbierać truskawki, więc no farma truskawkowa nie była dla mnie jakąś specjalną atrakcją, a jednak w Japonii chyba wolałam zjeść to sushi niż truskawki anyway. Czy zobaczyć, jak ryż rośnie. No właśnie, zobaczyć, jak ryż rośnie. To było moje marzenie, zobaczyć pola ryżu, tak. Próbuję udostępnić live na naszej grupie, momencik. Udostępniłem. Aha. Już przed rozpoczęciem. A zrobiłeś wspólne oglądanie? Nie zrobiłem wspólnego oglądania. Ja spróbuję jeszcze raz. Wyskakuje błąd. No to Aśka teraz wrzuca, a ja będę opowiadał, tylko nie wiem o czym. To może opowiedzmy... Musicie mi zapytać jakiś temat. Może opowiedzmy o tej butelce z sakurami. To w ogóle było tak, że ja... Zobaczyłam tą butelkę i okazało się, że ona jest przepiękna, bo jest pokryta takim jakby, nie wiem jak to określić, takim półperłowym rzucikiem i tu się pojawiają bardzo różne motywy z tkanin, z papierów łasi japońskich, czyli jakieś takie właśnie te gwiazdki, kratki, to co się też właśnie na yukatach, w osenach pojawia, albo na właśnie na kimonach i... Okazało się, że tam pojawia się też motyw sakury. I w pierwszej chwili nie zwróciłam uwagi na to, bo w zeszłym roku mieliśmy na aukcji sakurową. W zeszłym roku chyba tak? Sakurową, tak, była z Wietnamu kola. Ale i tak stwierdziłam, kolejna kola z sakurą. Cała różowa. Tak, standard i w ogóle okej. A potem się okazało, że na dole było napisane Japan National Rugby Team. I jak zaczęłam grzebać, o co chodzi, to ta gałązka z trzema kwiatami sakury to jest właśnie logo tej narodowej reprezentacji japońskiej rugby. Okazało się, że mamy wśród znajomych nawet fanów rugby i chyba tutaj się ten czai w tym ta ciekawostka, dlaczego Coca-Cola rugby wyprzedza Coca-Cola okinawską. Chyba dotarło to do kilku osób. Nie, właśnie nie, rugby, zobacz. Nie? Zobacz tam. Rugby 56 zł, a Okinawa 61. Naprawdę? A tak, czemu nie wyprzedziła? Piknęło?
byliśmy widocznie zaoferowani, albo dlatego, że mamy słuchawki na uszach i nie słyszeliśmy. Słuchajcie, czyli już mocno przekroczyliśmy 100 zł. Jesteśmy w 1/4 planu bonusowego. Tam na dole jest taki paseczek w ogóle. Aśka teraz zasłoniła butelką, ale pojawia się paseczek. Paseczek to jest nasz cel. Celem jest na tą chwilę 200, no bo przy 200 aktywują nam się bonusy. A, no i właśnie, i z tego co podejrzewamy, to warszawskie Orły, tak? Warsaw Eagles, to jest zespół rugby, który mamy tutaj w mieście. I podejrzewam, że część tego zespołu to są nasi licytujący, więc jeżeli jesteście na live, będziecie go oglądać, to pozdrawiamy. Cisza na czacie. Próbuję zrobić wspólne oglądanie. Okej. Okay. Patryk napisał, że sztab z Dublina pozdrawia. Pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiamy Dublin. Chyba oprócz Japonii, Korei, Tajwanu i Indii to top wśród moich 5 ukochanych krajów na świecie. Kocham Irlandię, wspaniała jest, odwiedziłam ją 2 razy i liczę, że znowu tam wrócę, więc... A słuchajcie, na pewno w Irlandii poprawi wam się pogoda, jeżeli spróbujecie takiej smacznej, słonecznej fanty z tym cytrusem okinawskim, więc podbijajcie tą aukcję z okinawską Coca-Colą, bo wtedy dojdziemy nie do wygazuj, bonusu. Do nie bonusu. Wygazuj. A. Słuchajcie, to jest też limitka. W ogóle wszystko, co mamy tutaj na stole, to są limitki, bo... No czekaj, bo kamera numer 1, kamera numer 2. Wszystko to są limitki, bo słuchajcie, to było w... Te fanty smakowe były w automacie Coca-Coli, gdzie do handbajki, ale były oznaczone właśnie jako Limited Summer Edition, więc to była taka letnia fanta... Właśnie ograniczona czasowo, więc nawet nie zdziwiłbym się, jakby było bardzo dużo Japończyków w Japonii, którzy nawet o tej fancie nie mają pojęcia, nie wiedzą, że istnieje, nigdy jej nie próbowali, bo występuje ona tylko na Okinawie, więc tylko ci Japończycy, którzy na Okinawie mieszkają, albo ci, którzy tam sobie plażowali, wakacjowali, mieli okazję tą fantę spróbować. No i oczywiście spróbuje jej ktoś od nas, ktoś z ekipy z japońskim bzikiem. Mamy nadzieję, że właśnie dotarliśmy do tych osób z największym japońskim bzikiem, bo chyba udało mi się włączyć wspólne oglądanie na grupie. Dobra, czy jeżeli ktoś jest z grupy, to szybko pisze na czacie. Tylko teraz będzie miał 2 czaty, to jest też problem. Więc słuchajcie, jak jesteście na wspólnym oglądaniu, to tam macie 2 zakładki. Czat wspólnego oglądania i czat filmu. To piszcie na czacie filmu, nie na czacie wspólnego oglądania, bo potem będzie chaos, nie będziemy widzieli tych waszych komentarzy. Dobra. A jeżeli ktoś dopiero co dołączył, to specjalnie dla niego muzyczka, która nie wychodzi z głowy. Znowu nam zdechła kamera. Główna, tego nie zauważyłem. Sorry. Powinniśmy odpalić chyba Patronite'a po wośpie i zbierać na 3. kamerę, bo jedna padła. Kto tam serduszkuje? To ty serduszkujesz? Ja. To jest serduszkuje. Więc, jeżeli dopiero dołączyliście, to chciałbym was powiadomić, że ten symfoniczny Wiedźmin, którego słuchamy, jest autorstwa Aleksandra Szalapina z Rosji, który występuje na YouTubie pod nickiem Mediascore. Tak, to nie jest żadna piosenka,
którą ukradliśmy, więc proszę nie zgłaszać. Nie mamy tego w zwyczaju. Tak, nie zgłaszajcie. Joanna Julia ogląda transmisję. Cześć, Joanna. Witam, witam. Jest mi bardzo miło. Bardzo fajna aukcja. Podobają się. No ale co możemy jeszcze powiedzieć o naszych wośpowych tutaj przygodach? Możemy powiedzieć to, że jeżeli chodzi o różne pamiątki z Japonii, to staramy się zawsze przywieźć też trochę słodyczy, ale obecnie to troszkę z tymi japońskimi słodyczami jest problem, bo bardzo wiele z nich zawiera olej palmowy, więc jak będziecie kupować coś, czy no to zwracajcie na to uwagę. No nie tylko w Japonii. Niestety moje, no bardzo żałuję, ale wszystkie moje ulubione chińskie zupki, czyli instant rameny, zawierają olej palmowy. Naprawdę? No. Ojejku. No w każdym razie chciałam zaznaczyć, że żadna z Coca-Coli, które są na naszej aukcji wośpowej, nie zawiera oleju palmowego. Więc możecie śmiało je kupować dla siebie lub dla swoich bliskich. Niedługo w ogóle przecież są walentynki. To przecież można, idealny pomysł dla takiej osoby, która jest zafiksowana na Japonii, to kupić jej taką kolę. Można też na przykład taką cudowną kolę, piękną, postawić sobie w witrynce, czy to w restauracji, czy to nie wiem, w salonie i też będzie pięknie tutaj się pięknie wam prezentowała, więc takie też, jeżeli chodzi o staging albo nie wiem, planowanie, projektowanie architektury wnętrz, też jak najbardziej nasza kola się tutaj sprawdzi, więc można tu licytować także w takim celu. Można wypić, można nie wypić, tak jak zawsze piszemy w aukcji, butelka jest wieczna. Paulina Chrzanowska, pozdrawiamy. Paulina napisała, że mamy dwie wspólne rzeczy, zamiłowanie do wośpu i do Japonii. Hej! Paulina się pyta, czy mamy Coca-Cola Clear na aukcji. No nie w tym roku, nie trafiliśmy na Clear. Byliśmy tylko na Okinawie w tym roku. Widzieliśmy z dziwnych rzeczy, i to chyba nawet wrzucałam na Facebooka, Coca-Cola Fiber z koleganem? Nie, z błonnikiem. I stwierdziliśmy, że chyba nie, bo by się źle kojarzyła. Ale tej przezroczystej nie widzieliśmy, albo jest tylko na głównych wyspach japońskich, albo być może już wyszła, nie sprzedawała się tak dobrze. Być może to była czasowa tylko. Mhm. Także niestety, Paulina, nie mamy, aczkolwiek możemy cię zapewnić, że jabłkowa jest bardzo dobra, bo próbowaliśmy jej w Japonii i jest bardzo też fajna. Tej Clear nie mieliśmy okazji, więc nie możemy porównać, ale jabłkowa jest bardzo smaczna, bardzo wyraźna jest to jabłko i takie fajne kwaskowe. I ta Fanta smakowa też jest super, też jej piliśmy całkiem dużo. Tak. Bardzo atrakcyjna. Ja w ogóle jestem uczulona na cytrusy, a wydaje mi się, że na ten sikuasa chyba mniej. Albo przynajmniej byłam w takim szale i byłam zachwycona, że nawet jeżeli się gdzieś pojawiały te owocki w daniu czy coś, to nic mi się nie działo. Inna kwestia, że te oczywiście napoje takie gazowane, no to też nie bardzo uczulają, bo myślę, że tam takiego soku żywego to raczej nie ma, tylko, no ale bardzo, bardzo, że tak powiem, atrakcyjny smak dla osób, które lubią cytrusowe rzeczy. No, a jeszcze wracając do tego, Aśka mówiła, że można sobie kole postawić na półce i podziwiać jako część jakiejś kolekcji swoich, się nazywa chyba oficjalnie drobnostoiki, tak? Czyli jakieś tam przywiezione z podróży niepraktyczne przedmioty, które służą jako memorabilia. O, właśnie, memorabilia. Memorabilia. Więc można potraktować tę butelkę też jako memorabilium z Japonii, niekoniecznie swoje, nasze. My naszą historią się chętnie podzielimy. Możemy nawet przypiąć gdzieś tam pineskę, w którym sklepie kupiliśmy. A wiecie, gdzie zeszłoroczna nasza kola stoi? Nie zgadniecie pewnie. Ja wiem. No to jak ty wiesz, to mów. W Krakowie, w knajpce Akita Ramen. Bo tą Coca-Colę najpiękniejszą chyba, sakurową, wylicytowała właśnie Akita. Także jak chcecie ją zobaczyć, to możecie iść na Facebooka na zdjęcia Akity
i tam na pewno będzie ta butelka. Ona jest taka różowo-biała z pięknymi, dużymi kwiatami. Ja mam lepszy pomysł. Jeżeli macie ochotę ją zobaczyć, to jedźcie do Krakowa, idźcie do Akity, zamówcie pyszny ramen i wtedy siedząc przy barze możecie podziwiać naszą wspaniałą butelkę i możecie powiedzieć wtedy bariście, czy tam, nie wiem, jak się nazywa, tym, co tam wydają na wydawcę ramen mistrzom. Słuchajcie, może wy nie wiecie, ale ja wiem, jakie jest story za tą butelką. No, a w ogóle Akita się otworzyła przed świętami w Warszawie też, więc jeżeli tutaj na przykład Karol albo Wróżka by to wideo oglądało, to my wcale nie sugerujemy, że nie macie w Warszawie jeszcze takiej butelki na półce. Ale idźcie tam, bo naprawdę dobry ramen. A jakbyście chcieli tych wariatów posłuchać, to w naszym 12 odcinku w podcaście z nimi gadaliśmy o ich historii i o ich zamiłowaniu do ramenu. Dobra, ja sobie tu odświeżam wynik naszych aukcji, żeby niczego nie przegapić. A Paulina napisała, że piła Cole Clear i że jak była w Japonii, to jej nie było. A gdzie była w takim razie? Ja myślałem, że ona była tylko japońska. Może była w jakichś Tokio Treatach, są teraz takie paczki wysyłane. Może w Singapurze, bo oni mają wszystko. Może. Uwaga, tutaj chciałam zaznaczyć, że chyba twój pinger coś cicho pinga, bo spotkanie nasze tutaj z osobami 9.50. Wow, super. No, chciałem wam to pokazać na naszym ogólnym planie, ale się zawiesiło akurat, więc musicie nam wierzyć na słowo. Bo chyba powinniśmy mieć następnym razem tylko jeden ogólny plan i wtedy... Nie, super jest ten nasz setup na 3 kamery, tylko no musimy go doszlifować troszkę. No, mam ochotę teraz powiedzieć, że tak. Jeżeli chodzi o... Paulina pisze, że piła jabłkową, a nie clear. No to jeżeli, Paulina, masz ochotę na powtórkę albo na przykład podzielić się tymi doznaniami organoleptycznymi ze znajomymi albo bliskimi, to 200 zł wrzucamy na tą aukcję. I kola jest za darmo. I kola jest za darmo. Znaczy, nie, kola jest tak. Dobrze, masz rację. O, i Dawid się aktywował i pojawił i napisał, że Clear też była w Chinach dostępna, że w Pekinie można było kupić w spożywczaku i że bardzo lubi tą z błonnikiem. Naprawdę? Ale i to lepiej... No tak Dawid napisał. Lepiej się... Muszę go wypytać o to wszystko. Okej, bardzo interesting. Więc okej, być może za rok na aukcji wojskowej będzie jako pewnie bonus, jeżeli jeszcze będzie dostępna Coca-Cola z fibrami. A, w ogóle jak na akcjach WOŚP-owych wpiszecie Coca-Cola, to oprócz naszych japońskich wyskakuje Cola, Fanta i Sprite w chińskich puszkach z chińskimi znakami. O, to dla kogoś, kto wspiera takie memorabilia, to też fajna opcja. Dobra, ja tu sobie zerkam na nasze aukcje, czyli tak, Coca-Cola Sakura Rugby, 11 osób licytuje. Coca-Cola Okinawa 6 osób i spotkanie 2 osoby i teraz jakby każdy podniósł swojego bida o złotówkę, to byłby szał Coca-Colowy szał. No ale jak widzicie, tutaj nie jest tak źle, te paseczki progresu i naszego celu bonusowego powoli idą sobie w prawą stronę. I będziemy was męczyć tak długo, aż tam do tej prawej strony nie dotrą. Ja pamiętam, że w zeszłym roku też tak chyba było, że było wolno, bo jeszcze nie wszyscy o tej wojskowej akcji pamiętają, że największy szał to się robi, wiadomo, w momencie finału orkiestry, w dniu finału, bo wtedy to pikał nam ten licznik ping. Ale oczywiście wtedy też jest dużo innych okazji, żeby wspierać WOŚP, bo oczywiście my tutaj nie namawiamy was, że wszystkie pieniądze przekażcie na naszą Coca-Colę, bo jeżeli w inny sposób wspieracie orkiestrę, to jest to też super, więc rzucajcie do puszek specjalnie, zwłaszcza tych puszek małych dzieciaków, które naprawdę przeżywają to, czy młodziaków.
No, licytujcie na, też na innych aukcjach. Chińska Coca-Cola jak najbardziej popieramy. Czy widziałam też wiele dzieł sztuki, które są dostępne i na przykład moja przyjaciółka Kinga, której zresztą mogliście posłuchać w podcaście o Kansasie. Jedno ze swoich pięknych Kansasi wystawiła na aukcję. Jest to śliczny kwiat sakury. Mam zresztą bardzo podobną skinkę. Jest naprawdę przepiękna, więc tam też Was zapraszam i chyba zaraz wyszperam link Kingi i wrzucę tutaj wszędzie, żebyście mogli też zobaczyć. No, Aśka mówi, żeby licytować. My też licytujemy. To nie jest tak, że nasza aktywność woźpowa się ogranicza tylko do tego, że wystawiamy te kole co roku już piąty raz, bo to piąty rok z rzędu już bierzemy udział właśnie jako osoby, które coś na te aukcje dorzucają, ale też bierzemy udział oczywiście w aukcjach, które nam wpadną w oko, więc jeżeli coś japońskiego wpadłoby Wam w oko w aukcjach woźpu, to dawajcie znać. Chętnie będziemy to licytować pewnie. Ja zawsze też licytuję, są takie naszywki limitowane. Jest firma, całkiem mała, taka rodzinna firma, która się zajmuje właśnie produkcją naszywek produkowanych komputerowo, wyszywanych komputerowo. I oni co roku robią szereg aukcji limitowanych właśnie takich naszywek i mamy komplet tych naszywek chyba od 2010 albo 2011 roku. Mamy ich całkiem spory komplecik już. Wydaje mi się, że dłużej. A może nie. W każdym razie te naszywki licytujemy. Ja w tym momencie też licytuję kilka książek wydawnictwa Kirin. Kirin to jest takie też bardzo fajne, rodzinne wydawnictwo, które publikuje naprawdę świetne pozycje. Teraz najbardziej mam ochotę przeczytać książkę pani Adrianny Włosińskiej o zabawkach japońskich i też między innymi ją licytuję. Jeżeli ktoś się ze mną ściga, to pozdrawiam, wygra najlepszy. Znaczy najbogatszy chciałam powiedzieć. Ktoś, kto będzie potem najbardziej spłukany po tej aukcji. No, a ja licytowałem książkę z autografem i spotkanie z Arletą Szpurą, która napisała książkę taką proekologiczną, jak ratować świat, bo jeśli nie wiecie, to jest to taki trend, który jest coraz szerszy i coraz bardziej ludzie się interesują tym właśnie, w jaki sposób żyć i co robić, żeby jak najmniejszy mieć wpływ na to środowisko i na naszą planetę. I Arleta właśnie taką książkę między innymi napisała, że to nie warto się tam gdzieś oglądać na Indie, czy Chiny, czy Amerykę, którzy wiadomo procentowo najwięcej trują, że to jest bzdura i że tak naprawdę każdy z nas i każdego indywidualne wybory są ważne. No ale ktoś tam mnie właśnie już przelicytował, chyba powyżej 600 ta aukcja jest, więc nie wiem, czy mi się uda z Arletą na spotkanie się umówić. Może być, że nie, ale cały czas spróbuję. Jeśli też Was interesuje klimat, to jest słowo roku chyba, które zostało wybrane w zeszłym tygodniu przez organizatorów takiego plebiscytu na najbardziej impaktowe, tak? Najbardziej, jak to po polsku powiedzieć? Znaczące. Tak, najbardziej znaczące słowo. Został nim między innymi klimat zeszły rok. To polecam Wam niezmiennie taki podcast dwóch dziewczyn, które zatytułowały go Muda Talks, M-U-D-A. Jak Buda, tylko tak, przez my, to, M jak Maria, Muda. To żeby było ciekawi, też jest japońskie słowo, bo to Muda oznacza nieużytek albo coś, co można użyć, ale się wyrzuca, czyli taki zbytek, nieużytek, niepotrzebniak. Tak, nie chodzi o błoto, nic takiego. Nie błota. I dziewczyny tam naprawdę ważne tematy, czy o jedzeniu, czy o plastiku, czy o transporcie, czy o klimacie poruszają. Naprawdę można się mnóstwo rzeczy dowiedzieć, więc polecamy. Dla tych osób, które dopiero dołączymy, szybko powiemy, co się dzieje. To jest live, który prowadzimy tutaj z Konradem. Ja, Aśka i Konrad, mój narzeczony i partner w zbrodni blogowo-podcastowej.
To my prowadzimy dla Was podcast o Japonii, to my publikujemy wiele artykułów o Japonii i o świecie pod szyldem Byłem Tutany Halik. I postanowiliśmy dla świrów japońskich przywieźć coś ekstra z Japonii, co można wylicytować na aukcjach charytatywnych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I jeżeli ktoś jeszcze nie widział naszych aukcji w latach poprzednich, a praktycznie analogiczną aukcję wystawiamy już piąty rok z rzędu, to co roku wystawiamy na aukcji limitowane Coca-Cola w aluminiowych butelkach. W tym roku są dwie aukcje. Jedna Coca-Cola to Coca-Cola z wizerunkiem bramy Shureimon, czyli bramy do zamku Shuri na Okinawie, który spłonął, oraz wieloryba i rybki w koralowcu, czyli takich rzeczy, które się najbardziej kojarzą z subtropikalną wyspą Okinawa. Druga to Coca-Cola z przepięknym wzorem, takim jak na tkaninach, na kimonach, na yukatach, na papierach łaci, papierach do origami itd. Oraz z logiem Japan National Rugby Team, które to logo przedstawia gałązkę z trzema kwiatami sakury. Te Coca-Cole są do wylicytowania od złotówki, natomiast jeżeli aukcja przekroczy 200 zł, w zeszłym roku się to udało, w poprzednich latach też różne bonusy żeśmy dodawali, to do aukcji, która obejmuje jako główny produkt Coca-Cola Okinawa, dodajemy jeszcze ekstra bonus, czyli Fantę z dosyć charakterystycznym dla tego regionu, dla Okinawy, owocem cytrusowym, który się nazywa Shikuasa. To jest taka jakby mandarynko-limetka. Natomiast do Coca-Coli Rugby dodajemy jako bonus Coca-Colę limitowaną, nie wiem, czy jeszcze dalej jest w sprzedaży, chyba już nie, Coca-Colę o smaku jabłek w złotej butelce, ponieważ jabłko, nie są to papierówki. Tak, jabłko to atrakcyjny owoc dla Japończyków. Więc jeżeli chcecie wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy właśnie w taki sposób, nie wychodząc z domu, bo na przykład jesteście podziemieni jak my, nie będziecie na koncertach finałowych, to jest to szansa, żeby z domu wesprzeć organizację charytatywną poprzez aukcję, a przy okazji będziecie mieli miłą pamiątkę. Czyli licytujemy do minimum 200 zł. Mam nadzieję, że się uda w każdej aukcji. I jest jeszcze trzecia aukcja. To jest taki eksperyment, w której można... Eksperyment na ludziach, nawet można powiedzieć. Eksperyment na nas, na ludziach, w której można wylicytować spotkanie z nami, podczas którego można porozmawiać z nami na praktycznie dowolne tematy, albo o tym, jak tworzymy swój podcast o Japonii, albo o tym, jak wy byście mieli rozpocząć robić swój podcast, albo o podróżach o Japonii, czy po prostu japońskiej kuchni, albo innych regionach, bo nie musimy się wcale do Japonii ograniczać. No właśnie, to był taki mój trochę zamysł, że sporo osób teraz wchodzi w podcasty, okazuje się, że podcasty są najbardziej dynamicznie rozwijającym się medium, no i nic dziwnego, bo tak naprawdę jeszcze rok temu prawie, że nikt o podcastach nie słyszał, a dzisiaj się okazuje, że 1/3 Polaków już słucha tych audycji podcastowych. Jest to super, super wygodne, bo nie trzeba się lęczeć przed komputerem, nie trzeba wgapiać się tak jak na YouTubie w ekran, tylko można, czy prowadząc samochód, czy jadąc autobusem, czy jadąc rowerem, czy jadąc hulajnogą elektryczną, czy siedząc w pracy i wykonując jakieś tam mało angażujące umysłowo rzeczy, czy siedząc w domu i na przykład sprzątając, czy gotując, można sobie posłuchać audycji. Audycje są cykliczne na tematy, które nas interesują, czyli nie słuchamy radia, tylko słuchamy właśnie podcastów, czyli takich tematycznych rzeczy, jakichś tam autorów, których pasje pokrywają się z naszymi pasjami. No i coraz więcej właśnie dzięki temu mamy również podcasterów, bo okazuje się, że nie tylko ludzie słuchają, ale też chcą się dzielić swoimi pasjami i swoimi jakimiś tam umiejętnościami i swoimi doświadczeniami, co jest super, bo wszyscy z tego korzystamy. No bo tutaj też warto, myślę, wspomnieć i podkreślić, że podcasty są darmowe, więc
Na przykład nasz podcast można sobie słuchać chociażby na Spotify'u, czy na YouTubie, czy na tej dedykowanej platformie na stronie ojaponii.pl. I zaraz będę kasłał, bo w gardle mnie już drapie, więc teraz Aśka opowie. Ja bym się chciała bardzo wielu rzeczy dowiedzieć od Konrada na temat technicznych aspektów tworzenia podcastu, ponieważ mało się na tym znam, bo zawsze mówię, powtarzam Konradowi, kiedy próbuję mnie tam nauczyć jakichś elektronicznych sytuacji, dziwnych obsługi, to mówię, że a ty to umiesz świetnie, zajmie ci to 3 sekundy, a mnie 3 godziny. Daj mi się zająć tym, na czym się znam. I może to nie jest wcale takie dobre. Lekcja numer 1, nie wyrywać kabli od kamer, bo wtedy gorzej działają. Myślisz, że to nasz kod? Myślę, że tak. Dobra, wróciłem, na razie mogę mówić, więc mówię dalej. Więc mój zamysł był taki, że jeżeli ktoś by chciał właśnie ten podcast sobie zacząć robić, no to oczywiście tak jak ze wszystkimi rzeczami nowymi, staje przed wielką ścianą i co i jak, jaki mikrofon, w ogóle jakie mam się za to zabrać, gdzie ja to mam publikować, jak często, do kogo ja mam się zwracać, skąd brać tematy, jak się promować i milion pytań, no i na koniec przychodzi refleksja, że przepraszam, że za trudne, a wcale to nie jest trudne, więc chcieliśmy wykonać, znaczy ja sobie pomyślałem, że ta nasza aukcja może być takim jumpstartem. Jeżeli ktoś by chciał taki podcast prowadzić, to możemy go jakoś tam ukierunkować, pokazać mu części takie bardzo miękkie, części twardsze, techniczne i pokazać w jaki sposób gdzieś tam samodzielnie już dalej czerpać wiedzę i że to podcastowanie wcale nie jest takie trudne, a nawet łatwiejsze jest niż YouTube. YouTube jest bardzo popularny i myślę, że jest taki powerful. Ale my też, ja już nie mogę też mieliśmy taką kiedyś rozmowę, taką myśl, że chyba podcastów słuchają, nie wiem jak to powiedzieć, ludzie bardziej cierpliwi, ludzie, którzy potrafią bardziej skupić uwagę na jakimś problemie czy jakiejś kwestii. Ludzie trochę może tacy bardziej oczytani, zainteresowani właśnie w różnych takich kwestiach, o których się nie rozmawia na co dzień, bo mam wrażenie, że na tym YouTubie też za dużo, oczywiście nie wszędzie, bo na przykład, tak jak mówię, są świetne audycje YouTubeowe, tak jak Worek Ryżu Dawida, ale jest też bardzo dużo takich śmieci, prawda? Jak wejdziecie na YouTuba, to najpierw was zasypują jakieś totalne dziewia, jakieś, nie wiem, patostreamingi, tych chyba już na szczęście tego nie ma, jakieś głupoty. Natomiast czegoś takiego wśród podcastów jeszcze w ogóle nie ma. Jeżeli ktoś już decyduje się na to, żeby poświęcić bardzo dużo pracy na to, żeby właśnie nagrać, zmontować, zamieścić, no niestety bardzo często na płatnych hostingach swoją audycję. Są też bezpłatne. Są bezpłatne, oczywiście też, ale te dające więcej możliwości są płatne. Na przykład nasz hosting też niestety pochłania, że tak powiem, środki. To już musi być ktoś, kto naprawdę... I jeszcze taka osoba wie, że nie będzie miał od razu milionów słuchaczy. To chyba taka osoba musi naprawdę kochać ten temat. Więc jeżeli chcielibyście naprawdę tak od serca poopowiadać o czymś do szerszej publiczności, to właśnie podcast to jest idealne medium. No i nie jest trudniejsze niż prowadzenie bloga tak naprawdę technicznie, więc jeżeli ktoś jest na przykład blogerem i chciałby podcasty robić, to myślę, że połowę przynajmniej tematów przy promocji, jakiegoś tam publikowania rzeczy technicznych związanych z dystrybucją treści ma ogarnięte i podcasty nie są takie, podcasty nie gryzą. Mi teraz przyszło do głowy takie pytanie, ciekawe w ilu podcastach polskich została wspomniana Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku. Musimy chyba takie badanie zrobić. Ja się mogę pochwalić, że jak się wejdzie na włośpowe aukcje i wpisze się podcast, to na razie jesteśmy jedyni. Naprawdę? Mm.
No to w ogóle czat. Chociaż nie czat. Powinno tego być więcej. Źle. Przecież nie zrobił wyścig. To jest znów. Podcasty, szczególnie polskie podcasty, bardzo dopiero dynamicznie, ale jednak startują. Więc tutaj też, jeżeli ktoś chciałby zacząć, to jest ten dobry moment, bo jeszcze nie ma takich dużych różnic i wszyscy są w tym samym miejscu. Wszyscy są dopiero na początku drogi. Trochę też już trochę się zmęczyłam. Gadamy już ponad godzinę. No, będziemy kończyć jeszcze to spotkanie. Zachęcamy Was do brania udziału w aukcjach. Zapraszamy Was do nas na grupę o Japonii. Zapraszamy na nasze fanpage, czy podcastowy, czy blogowy. Jeżeli macie jakiekolwiek do nas pytania związane z tymi aukcjami, czy ze spotkaniem z nami, czy coś jest możliwe, na przykład co sobie wymyślicie, dawajcie znać. A jeśli ktoś by chciał dołączyć do któregoś live'a przyszłego, to też dawajcie znać, to zaaranżujemy to wcześniej i może zrobimy sobie fajną rozmowę wtedy. Tak, tutaj pamiętajmy, że do końca naszych aukcji jest jeszcze 6 dni, bo tak je ustawiliśmy, że aukcje kończą się o północy w dniu finału Wielkiej Orkiestry, bo wtedy ludzie są najhojniejsi i no, mają największy gest, więc tak to wymyśliliśmy, że tak to będzie. Myślę, że zrobimy jeszcze jeden taki live ten weekend przed finałem albo w dniu finału. Zobaczymy, jak to się uda. W każdym razie nie zapominajcie o tej naszej aukcji. Przyjrzyjcie, co tam jest na Allegro. Jeżeli nic Was bardziej nie zainteresuje, no to wtedy wrzucajcie pieniążki do nas. Jeżeli macie ochotę się pochwalić, że bierzecie udział w aukcji, to dawajcie nam znać, bo w tym momencie jest tak, że kiedyś można było zobaczyć niki licytujących i na przykład ja wiedziałam, że ktoś już czwarty rok, a były takie osoby, że czwarty rok z rzędu brał udział w naszych aukcjach. Wiedziałam, że to te same osoby. No teraz niestety z uwagi na RODO widać tylko pierwszą i ostatnią literkę nika z Allegro, więc nie wiemy, kim jesteście. Więc jeżeli licytujecie, a chcecie się pochwalić, że to wy, dać nam znaka, że wspieracie naszą akcję i jednocześnie nasze aukcje, to możecie do nas pisać, może to być prywatnie, jeżeli nie chcecie się tak publicznie z tym obnosić. W każdym razie będzie nam bardzo miło, bo to już jest sygnał, że przybijamy piątkę, że przybijamy serduszko, tak. I jeśli macie jakieś fajne aukcje, które zauważyliście dotyczące czy Azji, czy kultury, czy Japonii, czy kulinariów, to też dawajcie znać, bo będziemy to puszczać dalej, bo ja zawsze też co roku mam taki problem, że muszę naszukać, bo przy okazji tego WOŚP-u, oprócz tego, że wrzucam do skarbonki, to też chciałbym coś fajnego, tematycznego, japońskiego wylicytować i jakoś tak nie ma centralnego jednego miejsca, gdzie te wszystkie rzeczy się promują, więc my będziemy je promować. Jeżeli coś widzicie azjatyckiego, japońskiego, czy kulinarnego, czy związanego z podróżami, czy z kulturą, książki, filmy, cokolwiek, dawajcie nam znać. Czyli licytujecie u nas, licytujecie na aukcjach Kirin, licytujecie na aukcjach Wisteria Garden, czyli Kansai od Kingi. Wszystkie te rzeczy są naprawdę wartościowe. I wspieramy każdą ideę, bo to przecież nie jest wyścig, tylko im więcej zalicytujemy wszyscy razem, tym więcej trafi na szczytny cel. No i co, na dzisiaj będziemy kończyć. Dziękujemy, że byliście z nami. Mam nadzieję, że drugie czy trzy razy tyle osób jeszcze obejrzy tego live'a po fakcie i będzie choroba. Dlaczego znowu mi Facebook tego nie pokazał? Także klikajcie tam te dzwoneczki, powiadomienia, przypomnienia i inne cuda, żeby widzieć więcej treści od nas. Tam chyba się też klika coś takiego jak powiadomienia, wyświetlaj najpierw, prawda? Nie, na Facebooku. Jeszcze będziemy dla Was przynajmniej jednego live'a robić, a może nawet dwa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno w weekend zrobimy jednego, a w tygodniu to zobaczymy, jak tam z czasem. Także dzięki, że byliście dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kolejny odcinek podcastu już wkrótce. I będzie to podcast prawdopodobnie o atrakcjach Okinawy. Dokładnie, mamy Okinawę jeszcze nieomówioną, a musimy Wam koniecznie opowiedzieć, co żeśmy tam widzieli i co nas tam spotkało. Nie wygazuj coli.
I może te opowieści was zainspirowały do wypicia tej coli, którą wylicytujecie wtedy. Pozdrawiamy. Na razie. Cześć, cześć.